Minecraft, ale moje życie to życie wieśniaka. Zaczynam jako biedny wieśniak, a kończę jako król villagerów. Czy wykorzystując customowe przedmioty, uda mi się pokonać smoka jako wieśniak? Mylę państwo, póki co jestem jeszcze zwykłym męziakiem, ale za moment będę przepotężnym wieśniakiem. Wow, się zrymowało. Podobno to miejsce i ten specjalny pierścień, który mnie odpycha nie wiadomo dlaczego, będzie nas ewoluował. Ale najpierw jestem zwykłym męziakiem i nie można mnie ewoluować. I w zasadzie to możemy zmienić się w naprawdę wielu różnych mobów. Ale dzisiaj będziemy villagerem i pierwsze co musimy zrobić to najpierw go znaleźć i jakby wsadzić do tej książki. O! Dzień dobry panie doktoru! Co ty, czy... co... coś mi dał? Ty od pana doktora za... O panie, co to jest? Pan doktoru każe mi zrobić customowy przedmiot, bardzo dobrze, tak mi się podoba. Tu, to daj tu i to tu, o proszę bardzo. On mi zaklaskał, co się dzieje? Ha, śmiesznie brew podniósł, dobrze, nieistotne. W każdym razie dostaliśmy od niego takie coś, dzięki czemu będziemy mogli zmieniać swój poziom, bo no ten villager będzie miał kilka poziomów ewolucji. A każda będzie dawała nam nowe możliwości, w każdym razie tam widzę wioskę, więc wybierzmy się i wrzućmy villagera do naszej książki. O, właśnie wciągłem chyba wilka, co ty gadasz? Jak będziecie chcieli kolejny odcinek, jak będę kimś innym, to dajcie znać w komentarzu. Ty, przepraszam bardzo, czy ja właśnie byłem nikim, a nie, dobra, bo jak pływam, to mnie nie widać. Co się dzieje, widzisz to? Chłopie, co robi to? Co jest, przysiady robisz, co się odwala, pato, tu, pyk? I się chowa. Panie villagerze, gdzie pan jest? O, czekaj, do książki! Bardzo dobrze, chyba go mamy. Okej, czy możemy zmienić się w wieśniaka? Mamy to, myli państwo, jestem prawdziwym Adamem! Cześć Adam, jestem twoim bratem! Adam, co robią Adamy zwykle o tej godzinie? Jakby Adam mują, nie wiem. Ha! 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 No, tośmy pogadali. Ej, mam jakiś młot, w ogóle co to jest za młot? Ej, w ogóle dostałem jakiś młotek, uważaj, młody będę młotkiem zarawalił. Uwaga, py... wow! Co jest ty? To chyba pracę mi daje. Dobra, ale mamy jeszcze taką książkę, w której napisane będziemy mieli, jeżeli znajdziemy sobie villagera, co on aktualnie może. I w tym momencie mamy 50% szans na to, że dostaniemy podwójne itemy, bądź podwójny ex moba, jeżeli go utłuczemy. I dzięki temu modkowi robimy po prostu pracę, tak na 8 sekund. I wtedy, nie wiem po co to, ale mamy. I możemy sobie z tego skorzystać. Bardzo dobrze! I to powinno zniknąć? Adam, nie patrz, bo to zniknie. Bardzo dobrze, aczkolwiek mamy 20 rzeczy, 20 punktów, o tutaj, do zdobycia, żebyśmy mogli ewoluować tego naszego villagera do już prawdziwego kozaka, myle państwo. Dobrze, czy mogę owce se pacnąć? O, super, bardzo dobrze! O, widziałeś? Nie, zero. Jakież zadania musimy wykonać, żeby móc się teraz zmienić? O, czekaj, dzień dobry panie świnki, zrób to. Czekaj, tu. O, i teraz? Tak, czyli musimy... Aha! Jesteśmy pracownikiem, człowieku! Czyli włączamy sobie maszynkę i dopiero kiedy mamy maszynkę, możemy robić robotę i tutaj utłukiwać moby i wtedy będziemy mogli ewoluować. No kto by się spodziewał? Ja bym sobie okradł coś, bo tu są rzeczy za darmo, bardzo dobrze. I tamten wielki zamek wygląda tak, jakbym chciał go okraść, no ale póki co byśmy musieli utłuc 20 mobów, bo chciałbym się stać trochę lepszym villagerem. Jakby ja nie chcę być takim zwyklakiem. Świnko, no cóż, taka praca, uwaga. O, teraz jestem kowalem twojego losu chyba, świnio, nie wiem. 3! Bardzo dobrze! Przydałoby się zrobić jakiś miecz, bo tak trochę ciężko idzie. Teraz to czuję się trochę jak sołtys, jakby to jest trochę dziwne. Aż trochę zrzędzić mi się zachciało. Panie doktoru, patrz co żeś mi zrobił, jestem teraz tobą! Mam taki sam nos jak ty. Jesteśmy dwoma Adamami. O i można się przespać bardzo dobrze, by trzeba znaleźć jakieś Nie mogę spać jako villager? Czemu spałem na stojąco? A masz krowo, dobrze! Mamy teraz znowu pracę przez 10 sekund! Muszę awansować do lepszego villagera, krowo, musisz mi w tym pomóc. Uhuhu, ty się włamałem tu do góry, pa co tu jest w ogóle? Czy na razie to nie... Ktoś tu jest? A nie, to ja sam do siebie mówię, dobra, nieważne. Pan doktoreł, co ty tu robisz? Co to jest? Ej, nic tutaj nie ma, czuję się okradziony z tego, że nie mogę nic ukraść. Dziady jedne. No nic, chodźmy na tą drugą stronę, po tej drugiej stronie tego altaru, nie wiem jak to się nazywało, ale tam były jeszcze chyba portalo, widziałem. I są drzewa, to zrobię sobie jakieś narzędziorki i będę mógł w końcu tłuc i ewoluować się do lepszego villagera, to jest genialny pomysł. Jak się śmiesznie trzęsie, jak ścina drzewo, co się dzieje? Wieśniakowe ścinanie drzewa, co jest? Patrzy spod bych, jak ja nie umiem tak. Dobra, jeszcze kamyszka by trzeba było teraz zebrać. A jak postawimy to, to będzie pracowało, czy to już tak się nie liczy, czekaj, uwaga. Pracuje jakby nie było. Nie, to się nie liczy, tylko utłukiwanie się liczy. Co za gałgajstwo. Dobra, a co jest tam? Bo to jest bardzo ładny portal, jakby nie było. No, jakieś takie trochę śmieci. Możemy to założyć, ale tego nie widać. Jestem teraz incognito incogunto, czy jakoś tak? Nieważne, pora dokonać ewolucji. Dobrze, chodź tutaj, owco. Uważaj, panie kurczaku, musimy tutaj ewoluować. Znaczy, no nie musisz już uważać, bo i tak tobie to wszystko jedno w sumie. 11! 12! 13! 14! 15! 16! 17! 18!
19 i 20. Pięknie, do stołu ewolucji. Do Meta i Max na dole powinniśmy mieć możliwość właśnie ewoluowania. Czekaj, weź, ja bym pozbierał sobie jeszcze jakieś rzeczy. Dlaczego tutaj w ogóle za darmo rzeczy lecą? Uwaga, czy to zadziała, czy to nie zadziała? Ej, mamy to 5, 4, 3, 2, 1. I co teraz się ze mną dostanie? Będę nowym nosaczem? Uwaga, o, czekaj. Ej, coś się dzieje, pato! Dostał w łeb! Znaczy ja dostałem. Wow. Ty. A co to ja teraz jestem? Wyladżer listonosz? O człowieku, o człowieku. Ty dostałem jakieś rzeczy nowe. O co ty gadasz? No jestem teraz, mi trzeba dzień dobry teraz mówić już. Ale najpierw to ja pójdę spać, bo tutaj trochę dostaję z różnych rzeczy w głowę. Ciekawe jestem w ogóle co to robi. Dobra, ten wyladżer za każdym razem będzie podwajał nam drop expa i rzeczy. Dodatkowo jak postawię sobie jakiś stół do pracowania, to dostaję na 8 sekund efekt Haste 2. Ej, to całkiem spoko. I możemy strzelać, co ty gadasz? Tym? Uwaga! Ja tak mogę normalnie w moby? Łap do korku! O, nie dostał. Ej, to jest całkiem ciekawe. No i ten stół do pracy, dobra, faktycznie mamy haste. Okej, mi się wydaje, że w tym momencie powinniśmy troszkę wziąć się za rozgrywkę, mile państwo, bo dobrze by było dostać się do smoka, żeby go pokonać już jako ten najwyższy poziom villagera. Dobra, wróćmy tam do wioski, załatwmy sobie żelazo i za moment odpalimy sobie gdzieś portal do Netheru. Teraz jak możesz strzelać szmaragdami, to już jest w ogóle pięknie. A, czekaj, młotkiem walnąłem, niechcący. Teraz to proszę mówić, panie wieśniaku, gdzie ty wieśniaku do mnie? Pato, w ogóle to jest inny poziom wieśniactwa, jakby to już chłopie, wiesz co, ty masz nawet za krótki nos, żeby mi dzień dobry mówić. Gdzie jest Zbyszek? Zbyszek, dzień dobry! Łap to! Ej, no nie dostał zbyt mocno, myślałem, że będzie to trochę mocniejsze. A czekaj, jak wezmę set, to będzie trochę lepiej? A masz Zbyszek! Ej, no dobra, coś mu tam robi! Gorzej jak mnie dorwie, to dopiero będę ją przypał. Dobra, ja chyba wolę jednak standardowe bicie się ze Zbyszkiem. O, mogę Zbyszka teraz być, co ty gadasz? Jako Zbyszek też mogłoby być ciekawie. No i mamy 5 żelaza, ej, dobrze dał. Wiadero! No i teraz, jeżeli dobrze pamiętacie, to ten mob, w sensie teraz villager, którym jesteśmy, dropi podwójnie itemy z mobów, więc w zasadzie będzie nam dużo łatwiej zdobyć pałki Blaze'a i oczy Endermanów na przykład. Dobra, mamy wodę i jeszcze gravelinu. Dobra, mamy zapalniczkę i chodźmy zacząć tamten portal, co wcześniej przy nim byłem, w ogóle jest możliwość, żeby go odpalić, bo nie wiem. Ej, czemu to w ogóle jest jakby te takie bloki z tego, z endu, w sensie ze Strongholda, bo nie kubam, tego nigdy nie było w takim miejscu. Dobra, to jest coś lawy, więc może uda się ją wykorzystać. O! Kolejne złoto, pato! Cyk, pięk, dziękuję. No i pięknie pod ziemią jest. Dobra, mamy to. Tylko fajnie byłoby wziąć to złoto ze sobą, jakbym tam wszedł, to mógłbym się od razu z piglinami wymienić, no nie? Dobra, tylko do tego będziemy potrzebowali jeszcze jednego żelaza, bo na kilof mi jeszcze nie wystarczy. Do tamtej drugiej wioski, żeby otłoczyć golema, bardzo dobry pomysł. To ja w ogóle więcej serc tutaj mam, ja nawet nie wiedziałem. A mogę się prze... Tu normalnie, pa... Ej, oddawaj tamto! Ale śmiesznie, mogę się tak przemieniać. O, patrz, lama. A gdzie Zbyszek urzęduje, a? Zapraszam, Zbyszku, zapraszam do tłuczenia! No i mamy to. Okej, i jest kill off. Jeszcze zrobię sobie siekierę, bo mnie chyba stać póki co. I tarcza, to jest genialny plan. Panie villageru, możemy wejść razem do Netheru. I zabrać złoto, też się przyda. O, no i super! Tylko trzeba pamiętać o tym, żeby włączać tą stację roboczą, bo inaczej mi nie zalicza w ogóle tych utłuceniów jej mobów. O, dzień dobry. Dobra, dawaj to. I teraz możemy rzucać emeraldami w nich. Wow! Patrz, jak to jest dobre! Po prostu Zbyszek jest za twardy. I się boją w ogóle ze mną walczyć. Jestem zbyt mocnym wieśniakiem. Pięknie. A masz. Chcesz tak się strzelać? To masz, proszę bardzo. Nie masz za żadnych szans. Dobra, ale to ja nie po to. Ja to miałem przyjść tutaj po zupełnie po coś innego. Halo. To możemy przerobić, potem będziemy handlować, ale najpierw dobrze byłoby znaleźć tutaj fortecę. 1 hour later. I się szwędam i tu za bardzo nie ma, tylko za czas do mnie strzelają. A za czas zapominam klikać jeszcze tą dziwną moc. Ej, dobra, coś mam, to jest forteca. Bastion by się w sumie przydał, tak myślę, ale dobra, jak jest forteca, to też do... Ważne, że cokolwiek jest. Ej, czy faktycznie będą teraz wypadały mi przedmioty razy dwa, bo to by naprawdę ułatwiło mi całą robotę. Tarczę mam? Dobrze. Ta działa, tarcza działa, dobra, wyciąga elegancko. Jakby fajnie drobiło, to ja z tych emeraldów będę po prostu strzelał. To będzie najprzyjemniejsze chyba. Dobra, chyba tam u góry są. Uwaga! O, co on tak płonie, oni zawsze tak płonęli? Uwaga, jak to się robiło? Okej, nie dostałem nic. No tak, powiem wam, to średnio dropi. A masz! Z emeralda, dobrze! Pałka wydropiła! Dostał! Dobra, bo to może raz na parę sekund tylko. Mamy go, dobra!
Tam jedna pałka leży, by trzeba było podnieść. Ła! Boli mnie jak Willagera. Proszę się tu tworzyć, o, dobrze. Haha, piękne. Dobra, leci jakoś to, ale podwójnie to tak średnio, żebym to widział. O, tam jest drugi spawner. Jakim cudem się w ogóle podpaliłem, jeżeli nie miałem możliwości się podpalić? Dobra, jest pałka. Ale nie ma jedzenia, to jest trochę gorszy problem. Ja ciekawsze, że mamy już 14 tych punktów, więc jeszcze trochę i będziemy mogli ewoluować do kolejnego Willagera. Dobra, mamy 7 i tylko jedno złote jabłko, w zasadzie jestem trochę biedny w żarcie, to jest mały problem. Ja bym se stąd poszedł i może popróbował pohandlować sobie piglinami, a może to nie będzie dobry pomysł? Głupi pomysł, o, dobrze. Serio na Bedrocku, żeby zrobić coś takiego, to potrzeba jeszcze łopatę do łódki? No kto to widział, co za głupia gra? Myślałem, że zwariowałem i nie wiem, jak się łódź robi. No bo wymyśliłem nowy sposób, taki ciekawy, patera. Panie Endermanu? O, do łódki, do łódki. No co? Wsiądź do łódki. O! I patera, i teraz można bić Endermana, on stąd nie wyjdzie i normalnie mnie odrop. O! Ła! Co? Jakim cudem? No, jest perełka, bardzo dobrze. Trzeba to jabłko zjeść, bo zaraz nie wytrzymam z głodu. A stać mnie, żeby zrobić miski? O, super, są. Będę zupy grzybowe teraz jadł. Jako Willager bardzo dobry pomysł. O, jaka pyszna zupka, bardzo dobrze. Dobra, ty tam to dopiero jest cel portalu. Dobra, ale ten jest kolejny blok złota, więc tam byłoby dobrze się jakoś dostać. Tylko tędy może być ciężko zejść. Chociaż jakoś przejdę. O, to jest dużo bloków złota, tylko jakby tutaj się do nich dostać. O, i mamy żelaziwą i trochę obsydianu, super. Dobra, i teraz tak. O, świetnie. Jeszcze tylko ten jeden z góry i mamy ustawione już złoto w zasadzie, żeby się wymieniać, pohandlować z piglinami. 45 złota powinno wystarczyć, chodź tutaj. Jeszcze ciebie trzeba jakoś przyciągnąć tutaj, chodź! Masz złoto! Ten też się zaciął, jak zobaczył tyle złota. No, wskakuj, wskakuj. O, drugi przyszedł, chociaż coś. No, dropi całkiem zacnie, o, jeszcze jeden, dobrze! 10! Pięknie, jeszcze tylko... To jest 4? 12! Jeszcze tylko 2! I możemy ewoluować sobie znowu Willagera, pięknie! Dobra, skończyło się, trzeba by było teraz jeszcze tylko to, co tego, wypada Endermano. O, pięknie. Co? Co? Nie wolno z tego wysiadać, co ty ro... Czemu on z łódki mi wysiada? Panu Endermanu, zapraszam! Gdzie pobiegłeś, gdzie pobiegłeś? Gdzie ten Enderman? Ty jak to kopię, pato? O, mam perłę, pięknie, 13! Jeszcze z 1. Dobra, do domu, ewoluować do ostatniego Willagera i czekaj, będę mógł teraz już się dostać do endu? Poka to, jak chcę ewoluować! Bardzo dobrze! Czekaj, mamy to. I kim się stanę? Mylę państwo, czy będę sołtysem? Takim, wiecie, konkretnym sołtysem. Albo wójtem, uwaga! Dostał w łeb? Przemiana? I? Co jest? To jest prawdziwy król, chłopie. Co się dzieje? Wow! Ej, no to jest... To jest za grube, czekaj. No, się porobiło. Czekaj, walę trochę rzeczy, bo nie wiem jak teraz chodzić nawet z tym wszystkim. Co ja mogę robić jako taki Willager? Ty, to jest... Wow. Co ty robisz? Bąki puszczasz? Jakie ty masz śmieszne poliki jak chomik? Dobra, mamy teraz dużo mocy, jeżeli stworzymy sobie właśnie taką... Tą, jakby... No, miejsce do tego. Ale możemy atakować czymś takim. Pa. Patera. Uwaga. Ogarniasz, jakie to jest mocne! Okej, okay, no jest grubo, jest naprawdę grubo. I ciężko się nim chodzi, bo jestem za duży. Dobra, idziemy tam do wioski po jakieś żarcie i spadamy do endu. I mam nadzieję, że 20 level jak wbiję, to będziemy mogli wymaksować sobie tego moba. Teraz możecie mówić mi królu. Uwaga, ten dom musi zniknąć, tak to działa? Wow, czekaj. Dobra, weźmy hej Bale i lećmy od razu znaleźć sobie end, bo smoka chyba już będę mógł pogadać, mi się wydaje, z takimi umiejętnościami. Jaki koń w ogóle, co się dzieje, człowieku, ty? Wow. Dobra, w którą teraz stronę? O, tam, pięknie. Okej, okay, w tamtą gdzieś. Dobra, ona gdzieś tutaj zaczyna mi zawracać. Zmieniłem się w tego poprzedniego Willagera, bo tamtym się ciężko chodzi, jak już jesteśmy w lesie. Pokaż. No właśnie, ona zaczyna zawracać. Dobra, to gdzieś tutaj byśmy musieli się wkopać. I teraz tak, jeżeli mamy haste, tylko czy właśnie ja będę mógł tam tym dużym Willagerem normalnie się kopać? Jak zrobimy to, no to wtedy mam ten haste, nie? I on powinien kopać dużo szybciej, ale no właśnie, ja się chyba nie zmieszczę w jedną dziurę, no nie ma takiej możliwości. O! No i zobacz, z tym można kopać bardzo dobrze, mam nadzieję, tylko że nie trafię w lawę. Jezu, jak tu ciemno, może mogę sobie rozświetlać tej półkami, jak stawiam tą pracę, ale to dużo nie daje. Kopię i kopię, zaraz to mi się kilo skończy. Ej, to? Nie, ja nie widzę, dobra, bo to strasznie ciemno jest. Co ty gadasz? Przy samej końcówce killowa udało mi się... A, mam jeszcze jeden, dobra, nieważne, ale hieny! O, i portal od razu, pięknie. O, workbench, i teraz przejść nie mogę, super, to żeś wymyślił sobie. Dobra, po prostu tu wejdź. Ciekawe sobie, jak będzie wyglądała walka ze smokiem, czy jako ten duży Willager będzie mi naprawdę łatwo go pokonać, no bo on ma ten gigantyczny wybuch przecież. Radzie to jest? O, tam. Pyk. Dobra, zmienimy się w gigantycznego króla po prostu w tym momencie. I walnijmy tym, tam. To w ogóle tak zadziała, czy nie zadziała?
Dobra, tam strzel. Tam. No ten smok to mnie zaraz utłucze. Dobra, ostatnia wieża, tylko to życie nie chce mi się w ogóle regenerować. Dobra, chodźmy zacząć tą ostatnią wieżę i czy jeżeli trafię w tego, w smoka tym, to dużo mu to zabierze? Okej. Chyba dostał. Co się wydarzy? Wow, jak dużo! Dobra, a są jeszcze dwie wieże, czekaj, myślałem, że ostatnie już mi zostało. Dobra, smok jest na dole. Daj to, zobaczmy czy teraz to zabierze tak dużo faktycznie. Uwaga, jedno. Wow, okej, nie jest źle, nie jest źle. No jeszcze jedna wieża, no co się dzieje? Dobra, a masz! Taka gra z jednym sercem mi się w ogóle nie podoba. Co temu smokowi jest? Czemu on tak dziwnie lata? Dobra, jedno, mam nadzieję, że jak przyleci to dostanie od razu. O nie, trochę średnio. O nie, trochę średnio! O, udało się! Dobra, mało mu zostało, teraz tak trafiłem, że go zżarło praktycznie całego. Ostatni strzał wystarczy, tylko traf! Nie! No pół serca, no co jest nie tak? Oka, dobra, może się uda, może teraz, dawaj, 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 dawaj! Jest! Udało się! Jezu, pokonanie smoka na Bedrocku jest strasznie trudne! Wow, co za dziwna gra! O, co, nie mieszczę się? O, a nie, dobra, wszedłem. Ej, poczekaj chwilę! YouTube wybrał ten film specjalnie dla ciebie, żebyś go obejrzał. Dlaczego? Nie mam żadnego pojęcia, ale to nie może być przypadek! Kliknij i zobacz, co tam jest, bo czas już się kończy. Za 3, 2, 1...